Siemano, z tej strony Filo, a to 39. odcinek z gry Wiedźmin 1. I tak, możecie na początku zapytać mnie, co ja robię u elfów. Już śpieszę z wytłumaczeniem, mianowicie chciałbym się udać do elfiego rzemieślnika, ponieważ przeczytałem w zadaniu jednym, że to on nam złoży to wierciadło. Znaczy, może złożyć, nie jest to pewne. O, i oni łowią ryby, wow, ale się dowiedzieliśmy. Ciekawostki. Tylko czemu nie chcesz z nami gadać? Znaczy, rozumiem, że jest zajęty. O, udało się. Tak? No. Dałbyś radę złożyć kawałki lusterka w całość? Oczywiście. Za 100 orenów. Jednakże nie lubię strasznie tej pogardy elfów, nie? Umowa stoi. Wkurza. Oto kawałki lusterka. Zapłacę, jak skończysz. Co dalej możemy zrobić? No, możemy pójść w końcu do tej krypty, do Wiedźmina, który się w niej znajduje, który przyjął tam zlecenie, bo w sumie już tyle razy przebiegliśmy obok tego miejsca. Nadszedł piękny dzień, kiedy pozbędziemy się tych flederów tutaj. O, tylko jeden jest. No, zawsze dwójka ich była. Ciekawe. Gdzie drugi się podział? Zobaczmy to ciało. O, alkohol i pieniądze. Same najważniejsze rzeczy. Nie dziwię się, że został napadnięty. No. Takiego burżuja to sam bym nie omieszkał jako wampir zaatakować. Dobra, wejdźmy do tej krypty. Mam nadzieję, że Alvin wyjątkowo nie będzie nam dotrzymywał towarzystwa. Berengar, tajemniczy Wiedźmin wyrzutek. Nareszcie go znalazłem. No, mamy Berengara. Wiele sytuacji może nam wyjaśnić teraz. Co tam się z nim podziało. Czego chcesz, Wiedźminie? Szukam cię od dłuższego czasu, Berengarze. Mam kilka pytań. Nie szukasz legendarnej zbroi? Cóż, pytania będą musiały poczekać. Zaraz będą tu wichty i kilka bruks. Dasz sobie radę? Dam. Zgrywasz twardziela. W porządku. Jak mawiał ten dziad Wesemir, powalczymy, zobaczymy. Słyszę, jak nadchodzą. Wilka. Przygotuj się. Przez tych skurwysynów z Kermoren zawsze jestem gotów. O, czyli mamy kogoś, kto nienawidzi Kermoren. Możemy się trochę pobić. I śmiałbym się, jakby Berengar się wywalił na tych potworkach. Taki to wielki wiedźmin wyszedł z niego. Już. Masz dobry styl, ale zauważyłem lukę. Przy półpiruecie odsłaniasz pachwinę. Nie wydaje mi się. Mogę ci pokazać, jak stąd wyjdziemy. Nie zamierzam rozmawiać o szarmierce. Co wiesz o salamandrze? Bystry jesteś. Wiesz, Geralt, co mnie śmieszy? Nie, zupełnie. Ty, taki wiedźmiński, morderczo szybki, pewny siebie, z tym twoim niezachwianym poczuciem słuszności. Myślisz, że jesteś lepszy ode mnie? Nie wiem, nie chcę z tobą walczyć. No tak. Kodeks ci zabrania. Uważaj, znowu idą. I chodzi na to, że ten Berengar nie jest takim fajnym ziutem, jak sobie myślałem, że jest. Przecież początkowo to nie spodziewałem się, że żyje. Łatwo poszło. Berengarze, nie dam się zabić kilku alpom. Nie unikniesz rozmowy ze mną. Skąd pomysł, że zechcę rozmawiać? Zmusisz mnie? Nie miałem takiego zamiaru. Liczyłem, że... Skoro jestem wiedźminem, to na pewno się dogadamy. Dla mnie jesteście takimi samymi łajzami jak magister. Tylko ty jesteś bardziej zakłamany. Czyli współpracowałeś z salamandrą? Nie powiedziałem tego. Uważaj! Cholera. Nie można sobie porozmawiać normalnie. Czekajcie, sarkofag szybko przeszukam. Fragment zbroi. O, i srebrny pierścień. W ogóle topór z Mahakamu. Weźmiemy wszystko. I zaatakujmy. Tam jakiś upiór w ogóle jest. Przypadkiem zobaczyłem teraz. Widzę. Styl grupowy standardowo. My się bijemy, tak. Nie ma lipy. Jakby to powiedział legendarny Robciu Burnejka. Ale te alpy są jakieś prostsze tutaj w ogóle. Zauważyłem. Tak totalnie nie stawiają oporu. Chyba już spokój. Porozmawiamy? Dobrze, ale nie tutaj. Wyjdźmy na powietrze. Zapraszam do mojego ogniska. Zgoda. Dobra, no to jeszcze kufer okradny. Dobra, no to nie byłoby w moim stylu, rzeczywiście. Może dlatego porównuję mnie do magistra, bo wszystko kradnę, no. Może o to mu chodzi.
A ja, głupi, się nie domyśliłem. No i tam jest jeszcze drugi sarkofag. To z tą zbroją, co właśnie teraz odkryłem, jakiś fragment zbroi, to też do rzemieślnika będę musiał pójść, co? O, zmasakrowane ciało jeszcze. Wow. Poczekajcie, tu wiele rzeczy jest. Alkohol. No, ponownie się nie dziwię, że został zmasakrowany, ponieważ dla alkoholu no, każdego bym normalnie pokonał. Chociaż dziwne jest to, że został ten alkohol w nim. Chyba, że miał go znacznie więcej po prostu i fledery czy tam inne gule, srule nie zdołały udźwignąć tego, no to jest jedyne sensowne wytłumaczenie. Mamy całą kryptę odhaczoną, wszystko z niej wzięliśmy. Super. W końcu porozmawiałem z Berengarem. Chociaż może nam ucieknie. Może nas tak naprawdę ten, że no przy ognisku się spotkamy, a tak naprawdę poszedł w piździet. Dobra, mam nadzieję, że biegnie do ogniska, a nie, że przed nami ucieka. Kurde, ale to ciekawa jest ta jego historia, skoro tak znienawidził to Kermoren. To ciekawe dlaczego. Co mu się tam przytrafiło takiego? Teraz możemy porozmawiać. Mam wiele pytań, ale może zacznę od początku. Opowiedz mi, co łączy cię z Salamandrą. Niech stracę. Cóż, historia jest prosta. Nigdy nie byłem bohaterem. Znaleźli mnie jakiś czas temu i magister złożył mi propozycję nie do odrzucenia. Rozumiesz? Pomagasz nam, albo podamy ci twoje własne jajka do zjedzenia. Nienawidziłem ich, bo przypominali mi was, Wiedźminów. Też nie dali mi wyboru. Stałem się wyrzutkiem w dwójnasób. Najpierw Wiedźmini poddali mnie mutacjom, potem magister zrobił ze mnie przestępcę. W każdym razie uciekłem przy pierwszej okazji. Nie wyciągnęli ze mnie żadnych cennych informacji. Nie kupili mnie. I tak dotarłem tutaj. To zbroja mnie ciekawi. Wspomniałeś o jakiejś zbroi. Nie znasz tej legendy? A myślałem, że każdy mały Wiedźminek o niej słyszał. Opowiedz. Legenda jak to legenda. Mówi o wielkim wojowniku i jego czynach. Nudniejsza niż ballada Jaskra o tobie, a to rzadkość. Ale to jedyny przekaz, z którego można się dowiedzieć o zbroi owego wojaka. A to już jest bardzo ciekawe. Bohater, mimo że nosił pancerz, korzystał z wiedźmińskich technik walki. Czy był Wiedźminem? Nie wiadomo. Brzmi ciekawie. Kruk, bo taki nadano mu przydomek, był związany z gnomimi wynalazcami. Gnomy, jak wiesz, przewyższają wiedzą techniczną nawet krasnoludy. W tajnych pracowniach pod górą Karbon powstała zbroja wytrzymała i lekka zarazem. Zbroja w sam raz dla Wiedźmina. Legendarna zbroja. Chyba zabawię się w poszukiwacza skarbów. Ja szukam jej już od dawna. Podejrzewam, że Kruk został w niej pochowany, dlatego włóczy się po cmentarzach i kryptach. Znasz kogoś, kto mógłby powiedzieć więcej o samym pancerzu? Miejscowy kowal jest wynalazcą, zna tę legendę. Jest też elfi zdobymistrz. Pogadaj z nimi, powinni coś wiedzieć. Tak zrobię. Tak? Dziwne, że nam w ogóle pomaga z tym, skoro on też jej szuka. Wytknąłeś mi lukę w obronie. Wytknąłeś mi lukę w obronie. Tak. Odsłaniasz pachwiny. Dziecko to zauważy. Wiem nawet dlaczego. Dlaczego? Pół piruet wymaga dwóch sprawnych nóg. Miałeś pogruchotaną nogę. Nie mylę się. Możliwe. Tak to już jest. Kto mieczem wojuje, ten od miecza ginie. To ciekawe. Podobno podjąłeś się rozwiązania konfliktu między ludźmi i Wodianoi. Co? Wysłali cię, żebyś odebrał mi kontrakt. Weź go sobie, nie mam nic przeciwko. Jaki kontrakt? Na pogodzenie ludzi i Wodianoi. Obie strony przyszły do mnie z prośbą o pomoc. Ja jednak nie zamierzam tego robić. A tobie będzie pasowało jak ulał do legendy o dobrym Wiedźminie. Masz jakiś kompleks na moim punkcie? Nie pochlebiaj sobie. Już ci mówiłem, że gardzę takimi jak ty. Jakoś to przeżyję. Wracając do tematu. Moim zdaniem trzeba przetrzebić jedną ze stron i będzie spokój. Wiesz, gdzie mogę znaleźć przyjaznego kapłana Wodianoi? Zazwyczaj siedzi przy ołtarzu Pani Jeziora na brzegu. Czasami wyznawcy Dagona przeganiają go stamtąd, ale zawsze wraca. Rozumiem. Tak? No, ciekawe, czy coś tam przed nami ukrył? Odnoszę wrażenie, że nie powiedziałeś mi wszystkiego. Jesteś nieskończenie przenikliwy. No cóż, jest jeszcze coś. Salamandra chce dopaść Alwina, nie wiem po co, ale jest dla nich ważny.
Wysłali mnie tutaj, bym go odnalazł. O. Nie mam jednak takiego zamiaru. O. Zarobię trochę grosza i wynoszę się stąd na dobre. Zatem nie wiesz nic o napadzie na Kermoren? O skradzionych wiedźmińskich recepturach? Nie. Mam tylko jedną prośbę. Trzymaj się z dala od Elwina. Tak? Czyli tym człowiekiem okazał się być Berengar. Ciekawe. No to... Cóż, będziemy przynajmniej wiedzieli, do kogo się odezwać, jakby zniknął Alwin, ale też szkoda, że nie mogłem ostrzec Berengara o tym, co tam magister pisał do Javeda czy kogoś, że... Bo tu ma przyjść i tak prędzej czy później Salamandra, która ma dorwać Alwina i zabić Berengara, jeśli będzie, bo nie przyprowadzi chłopca. Czyli rozumiem, że w tej krypcie, co byłem u skrzatów, to tam pewnie będzie też cząstka zbroi w takim razie. Ale ciekawi mnie to w sumie, że nie wie dział o ataku na Kermoren. Ale może nie mówili mu o tym, żeby go nie rozjuszyć, bo nie wiedzieli, czy jest po stronie Kermoren, czy nie. No, obstawiali pewnie, że jest. No to akurat jak teraz pójdziemy sobie do Elfiego Kowala, rzemieślnika znaczy się, to z nim pogadamy o tej zbroi i o tym, czy zrobił to... A, czy skleił te lusterko, zwierciadełko, coś tam. Rzemieślniku, skończyłeś w czasie wędkowania? Tak. Przyszedłem po lusterko. Jest gotowe. Mogę otrzymać... Proszę. Oto 100 orenów. Git. Jeszcze o tej zbroi Kruka. Tak? Kruk był jeszcze w ogóle w gotiku. Może się zainspirowali. Szukam informacji o zbroi. Jak bezimiennym. Legendarna wiedźmińska zbroja. Mogę ci powiedzieć o jej unikalnych właściwościach magicznych. Słucham. Powstała w gnomich pracowniach, ale wykończeniem zajmowały się elfy. Zbroja Kruka to dzieło mistrza pieśni, Tien Saila. Pracował przez 12 dni bez przerwy, a każdemu ruchowi jego rylca towarzyszyła pieśń mocy. Legenda mówi, że w trakcie walki pancerz śpiewał dla Kruka pieśni o zwycięstwie. Dodawał pewności. Uspokajał. Dzięki za informację. Wiesz może, czy są jakieś zapiski dotyczące tych pieśni? Poszukaj w kryptach. Musisz znaleźć grobowiec elfiego mistrza pieśni. Gdzieś w okolicach sarkofagu powinny znajdować się przedmioty związane z życiem zmarłego. Alwin? Geralt! Śniło mi się, że jestem wiedźminem. Walczyłem z takim strasznym potworem i w ogóle się nie bałem. To był sen, Alwinie. Poza tym jedynie głupcy się nie boją. Nieprawda. Berengar bał się zabić wielkiego rybola, a ty się nie boisz. Chcę zostać wiedźminem. Myślisz, że fajnie jest być wiedźminem? Pewno, ale chciałbym być taki jak ty, a nie jak Berengar. Wiedźmini są silni, nie chorują i niczego się nie boją. Po pierwsze, to nieprawda, że wiedźmini się nie boją. Po drugie, to niemożliwe. Nikt już nie potrafi przeprowadzać mutacji. Nikt? Zupełnie nikt? Szkoda. Niestety, Alwinie, to niemożliwe. Ale hała. Nie znałem tekstu ale hała. Wiedźmin bawi i uczy normalnie. O, i nowy poziom mamy. Fajnie. Mam nadzieję, że pora dnia nie ma wpływu na to wszystko, ponieważ nie jest południe. Więc bardziej północnice teraz by się pewnie by mi pojawiały. Ale są ogniska obok najwyżej, to w ten sposób się to załatwi. Zbierzemy sobie też Hana z Szpiki Piekłych, nauczy nas driftu może. Idealnie sobie talenciki przed tym rozdysponujemy. Więc tak. Więc w zręczność pójdziemy. I te odporności by się przydały, nie? Na przerwanie podpalenia. Odporność na oślepienie to akurat do południc. Adekwatnie mi się przyda. To Quen. Jak będziemy mieli to, to ktoś straci obrażenia, jak nas zaatakuje, więc fajnie. Pasi mi to odporność na ogień, git. Dobrze, no to pogadajmy z nią. Pójdź za południcą, chodź ze mną. Alino, spójrz w to lustro. Alino? Przyjrzyj się, dobrze. To...
takie romantyczne. Jestem Aliną. Pamiętam. Muszę się śpieszyć. Niebawem wychodzę za mąż. Oj. Alino, ty nie żyjesz. Ależ co ty opowiadasz, Wiedźminie? Czuję się świetnie. Tylko trochę tu zimno. Dziwne. Powiedziałbym, że jest piekielnie gorąco. Muszę nazbierać malin dla ukochanego. Muszę iść po maliny. Geralt, czemu duch Aliny nie odszedł? Czuję, że jest teraz wesoła, bo myśli o weselu, ale ciągle nie wie, że jest duchem. Być może zwierciadło Nehaleni to za mało, aby przełamać klątwę. Kiedyś słyszałam jakąś bajkę o południcy, co to Nilfgaardczyka nie chciała, ale nie pamiętam zakończenia. Bajkę powiadasz? Może trzeba popytać wśród osób, które znają dobrze ludowe mądrości. Obiecałem przecież Julianowi, że uwolnię jego ukochaną. Geralt, a ty masz jakąś swoją ukochaną? Mam, ale to nie twoja sprawa. Wiem, kochasz się w Triss. No. Zgadłeś, mój drogi. I teraz tak, pójdziemy sobie do Kowala, aby pogadać o tej zbroi kruka. Elf musiał tutaj zaznaczyć dumnie, że tam jakiś wielki elf i mistrz coś tam brał przy tym udział i w jego grobowcu coś tam. I właśnie, to ja może mam w ogóle to coś, nie wiem. Czy dostałem to i to, to nie wiem w sumie. Dobra, to nieważne, ale ciekawe, co nam powie ten kowal ludzki o tej zbroi. Czy w ogóle o niej słyszał? Znaczy wychodzi na to, że mówił Berengar, że słyszał o niej. Tylko to raczej pewnie jakaś bajka będzie, tak? Czy opowiastka. Tak? Berengar wspominał, że znasz legendę kruka. Chcesz słuchać o życiu kruka? Nic o tym nie wiem. Mnie interesuje technologia. Co by nie było, ta zbroja to przełomowe osiągnięcie w dziedzinie płatnerstwa, możliwe dzięki postępom w metalurgii i hutnictwie. To bardzo ciekawe, ale wracając do zbroi... Mogę ci opowiedzieć o właściwościach tego pancerza? Słucham. Pamiętaj, że nie znam się na metalurgii i kowalstwie. Ze zbroi kruka zachowały się trzy elementy. Stalowy karwasz, naramiennik i rękawica. Do produkcji użyto najwyższej jakości rud żelaza i najnowocześniejszej technologii, nie jakichś tam zafajdanych temerskich dymarek. Gnomy przewyższają nas technologicznie o całą epokę. Pod górą Karbon są prawdziwe piece hutnicze, wanny hartownicze, słowem sprzęt, o jakim się naszym rzemiechom nie śniło. Miało być o zbroi. Przecież to fascynujące, niesamowite. Ale jak chcesz. Dzięki wspomnianym technologiom uzyskano stal elastyczną i twardą zarazem. Właściwie niezniszczalną. Jak wspomniałem, z całej zbroi zachowała się jedynie część. Jeśli chcesz odtworzyć całość, musisz znaleźć materiał zastępczy oraz kogoś potrafiącego połączyć elementy. Jakieś sugestie? Powinieneś poszukać w kryptach. Chowano tam wielkich rycerzy. Grafowie z rodu de Reuter nosili podobne zbroje. Powinny się nadać do przekucia. A odpowiedniego rzemieślnika musisz szukać w zimie, bo ja się takiej roboty nie podejmę. Zrozumiałe, no. Bywa. Ciężko, żebyś dał radę, taki zwykły kowal z wioski. Dobrze. To zróbmy to polowanie na Gon. Aj, krąg druidzki to był ten znicz. Tak, rzeczywiście tak, co w poprzednim odcinku go chyba minęliśmy. Tam będą do nas przychodzili ci żołnierze Gonu, czy jak to działa tam, bo kurde, nie pamiętam. To ciekawe w ogóle, kim jest ten Dagon. No i tu jest jakiś Teju. To ktoś inny aniżeli zwykły kapłan. I musimy się go pierwszego pozbyć, bo on leczy resztę. O. Pięknie. Także teraz mamy wyrównane szanse. Ponieważ nikt ich nie leczy. No i jeszcze południca do nas idzie. Jakby było nam tego mało. Co jest, kurde? Czemu? Co się dzieje? No. Jest jakiś... Dobra, muszę sobie przeskoczyć. To jest jakaś tragedia, co tu się naprawdę odpierdziela, bo... Nie wiem, Geralt się blokuje, w czym popadnie, jakaś południca sobie jeszcze przyszła dla atencji w ogóle na odcinek. Nikt cię nie zapraszał, dziewko, tutaj.
No. Masz, leż, mam nadzieję, że cię mogę. Nie mogę cię dobić. No to trudno, to cię zaraz spalę i gnij. Tyle, bo to jest naprawdę śmiechu warte, że mi kurde tutaj wszyscy przychodzicie, chcecie mi kurde przeszkodzić nagrywanie odcinka, ja tutaj zgonem się będę bił, a nie z wami. No. Kim wy jesteście, kiedy ja muszę walczyć z gonem, no. Głowa Teju. To jest trofeum. Aha. Aha, i to dla Sołtysa było. To on o tym mówił. Dobra. Plus, świetlisty pył, nie mogę wziąć. Dobra, musimy coś wywalić. Te języki topielce są w ogóle do wypieprzenia i nikt ich nie potrzebuje. Co tu jeszcze? Szpikal Gula też idzie, bo to naprawdę jest... Nie wiem po co, komu to... Jeszcze kolejna południca, Alwina mi straszy. Idźcie, idźcie, tragedia. Mam wsadzić tam Mandragorę i co dalej? Żeby dogadać i króla z kręgu druidzkiego, okej. Okay. Jeszcze mam zabić jakąś szczęśliwą dziewiątkę, tak? Ten tą Mandragorę chyba. Nie mam krzesiwa. Bo to wychodzi, że ostatnio krzesiwo jakie miałem, to zużyłem akurat pechowo. Nie, ja miałem krzesiwa w ogóle. Ty. Ty. No to jak to działa? Czekajcie. Jest jakiś kurhan, którego jeszcze nie podniosłem? Coś ten? Ty, no bo kurde, nie wiem o co tu chodzi autentycznie. Podaję Mandragorę. I dupa się... Nic się nie zmienia po prostu, no. Patrz, macie wszystkie Mandragory, jakie miałem. Wszystkie. Jeszcze raz podpalę, no. No i dupa. Widzicie. Bo ja jestem debilem. I nie przeczytałem, że to trzeba o konkretnej porze zrobić. A nie, że sobie przychodzę kiedy chcę i to rozpalam, tylko upiory w tym czasie śpią, tak? Mają ciszę nocną i im nie mogę przeszkadzać. Upiory są aktywne w czasie... W jakim czasie właśnie? Nie jest tu napisane, ale generalnie to one są... O wschodzie coś tam. Dobra, trzy jaskółki i jeszcze trzy koty sobie zrobię. I jeszcze można ogarnąć puszczyk. Jak już takie centralną, taką centralną alchemię urządzam. Zapiszmy, ponieważ mamy te mikstury chociaż. Więc tak. Co mam zrobić? Użyj mandragory. Okej. Nie wiem, rozpalę. Na wszelki jakoś tak zrobię. Tak. Dałem mandragorę do środka. Rozpalę. Gówno. Jestem kurwa głupi. Miałem się do północy przespać. Sulcy pisze, że po prostu na wschodzie to się znajduje generalnie. Ten znicz. Oj, patrzcie, są upiory już w ogóle. O, już widzę, że wykrył mnie. Jakiś lepsiejszy jest ten upiór. A czemu chowasz ten miecz, kurwa, jak cię atakuje? Dobra, walczymy z upiorami. Wszyscy do nas przylatują. Cała okolica jest ciekawa, jak wygląda pan Gerwan z Rivi. Także pokażemy im, jak wygląda Geralt. Wkurza mnie po prostu, że nie potrafi kurwa trafić tym mieczem zasranym. Już wiwernę nawet zabiłem przypadkiem, a upiora sobie nie jestem w stanie trafić. I rozumiem, że nawet jakby się zrespiły kolejne, to mam iść, żeby nie zniszczyć tej druidzkiej liczby zasranej. Czemu nie bijesz, Geralt? Ty jesteś kurwa... Nie wiem kurwa kim ty jesteś, ale nie wiedźminem chyba. Nie mogę po prostu. I Alwin jeszcze chodzi obok, w ogóle chuj wie po co się pizdę. Nie chce mi się, jestem wkurzony tym questem. Zostały ubite upiory. Mamy z nich chociaż mnóstwo pyłu, śmierci i jakichś innych fantów, więc sobie to pozbieram. Kurde, prawie z tego wszystkiego przeoczyłem, że... U druida można kupić książki. Te, które nas czegoś uczą. Skorzystam z tej opcji na pewno i się obkupię, skoro mam już ponad 6000.
A, i on ma księgę Rosomaka w ogóle. Skradź no Skermoren. No cóż. Bywa i tak. Zadanie wykonane. Dziki Gon odszedł. Świetnie. Ten wianek z nieśmiertelników mnie trochę ciekawi. Co to jest za... shit. Domek na własność to... raczej mi niepotrzebny. A wianek z nieśmiertelników brzmi tak nieoczywiście, bo księgę o wampirach chyba kupiłem. Chciałbym dostać wianek z nieśmiertelników. Proszę, oto on. Postępuj z nim Dziękuję. Weź jeszcze ten woreczek. Hmm. Jest w nim poświęcona sól. Noszona przy ciele odstrasza upiory. Może ci się kiedy... O, to doskonale, to mi południcy nie będą... zajmować ten jaki dziwny w ogóle soundtrack. Nie będą mnie upiory zawracać głowy. Wiesz, o. Może jak odesłać ducha do krainy zmarłych? Południc. Chodzi o kogoś O Alinę. Została południcą, staram się jej pomóc. Alina weszła w posiadanie dość rzadkiego i potężnego artefaktu. Zwierciadła Nehaleni. Jak wiesz, zwierciadła Nehaleni służyły głównie prorokom i wyroczniom. Bo bezbłędnie, choć... Co mówiłem, Alinie zwierciadło. Z jakim? Przestała się na mnie rzucać i chyba zrozumiała, kim jest. Ale nadal nie wierzy w swoją śmierć. W takim razie musisz porozmawiać z panią Jeziora. O. Lub miejscową wróżbitką. Tylko one mogą wiedzieć, jak rozwiązać ten problem. Dzięki. Bywaj. Panią Jeziora? Czekaj. Ty mi powiedz, gdzie... Guślarka albo pani Jeziora. Dobra. Z panią Jeziora chętnie też bym porozmawiał, ale... Kto spoczywa pod kurhanami, które widziałem przed twoją pustelnią? To grobowce rycerzy, którzy na przestrzeni dziejów polegli w służbie pani. Gawander bronił jej czci przed rycerzem Czarnej Czaszki. Eleverer zginął u stóp jej ołtarza, walcząc z wodną bestią. Grób Borsa jest symboliczny, bo rycerz zaginął w czasie świętej misji. Ostatnim był Bertrand, zwykły karczmarz, który klientom zabronił sikać do jeziora. A kto spoczywa w piątej mogile? Ostatni grób jest zawsze pusty i czeka na nowego czempiona. Aha. Do czego służy wianek z nieśmiertelnikiem? Myślę, że kiedy... Chciałem... Okej. To dobrze, że go wziąłem w sumie. To grupa szalonych upiorów, przemierzających nieboskłon w poszukiwaniu podobnych sobie. Są wrażliwe na magię, szczególnie rytualną. To wszystko, co wiem. Kto spoczywa pod kurhanami, które widziałem przed twoją pustelnią? To grobow... Opiekujesz się tymi... Tak, w ten sposób służę pani. Czasami w nocy można porozmawiać z duchami jej czempionów. Czerpię. Okay. Dziękuję. To może są nawet teraz w takim razie. Skoro w nocy ten można porozmawiać z tymi duchami. Może się tu znajdują. Nie, jest tylko Alvin. No cóż. Czyli teraz możemy pójść do pani Jeziora albo Guślarki w celu wykonania tej głównej misji. Tak, tutaj rybi kapłan. A to nagroda od Sołtysa. To są zęby. Dobrze. To fajnie, mamy wszystko ogarnięte. Zjadarka tam jest w tle gdzieś. To będzie na tyle w tym odcinku. Trochę się w nim owkurzałem, ale dotarliśmy do jego końca. No i co? Jego ciąga miłego wieczorka i cześć!